Limba to symbol Tatr. W stanie dzikim w Polsce rośnie tylko w Tatrach. I to niezbyt licznie. Limba jest jednym z trzech, obok kosówki i sosny zwyczajnej, gatunków sosen występujących naturalnie w Tatrach. W warunkach tatrzańskich drzewo to nie osiąga zbyt imponujących rozmiarów. Rzadko przekracza 20 metrów wysokości i 100 cm pierśnicy. Od pozostałych gatunków sosen limbę można odróżnić po tym, iż ma w pęczku 5 igieł, podczas gdy kosodrzewina i sosna zwyczajna 2. Igły mają od 5 do 10 cm długości i w porównaniu z innymi są delikatniejsze. Korony limb rosnących w luźnym borze są gęste, w pokroju walcowate, a wierzchołki zaokrąglone, w przeciwieństwie do stożkowatych, ostro zakończonych koron świerka. Limba, podobnie jak pozostałe sosny tatrzańskie, do właściwego rozwoju potrzebuje bardzo dużo światła. Sporym zagrożeniem są dla niej bardziej cienioznośne świerki, które mogą zabierać światło młodym osobnikom. Zwycięskie konkurowanie o światło w strefie górnej granicy lasu umożliwia limbie m.in. niebywała odporność na niskie temperatury. Limba jest doskonale przystosowana do skrajnie niekorzystnych warunków klimatycznych. Obserwacje limb tatrzańskich potwierdzają jej legendarną wytrzymałość na naturalnych stanowiskach. Zasadniczym czynnikiem ograniczającym wzrost i rozwój drzew przy granicy lasu i w strefie subalpejskiej są silne wiatry. Dzięki niezwykle rozwiniętemu systemowi korzeniowemu limba może im się skutecznie opierać, rosnąc nawet na urwiskach, wykrotach i w skalistych żlebach. Ważną cechą przystosowawczą limby są również sprężyste pędy uginające się pod naporem wiatru i śniegu. Przez to złamania gałęzi, uszkodzenia od okiści są sporadyczne. Jak pisał słynny szwajcarski leśnik Walter Schedelin, jeżeli tylko płomyk życia tli się w niej, limba jest w stanie dźwignąć się z największych strat i ran. Parę żywych korzeni, pasek czynnej kory, bodajże jedna zielona gałąź wystarczą limbie do życia.